Stoimy przed budynkiem, ma już swój numer, adres, wszystko, ale za kilka tygodni tutaj będzie pierwszy dzwonek, bo to otworzą swoje, jak to się ładnie mówi, wrota, otworzy gimnazjum Didasko. Starszy brat tego Didaska, który jest dotychczas tylko podstawową szkołą. Ja pamiętam to małe Didasko, bo ja tam, jakby powiedzieć, serce zgubiłam. To jest niezwykła szkoła. Państwo mało może wiedzą o niej, bo to jeszcze nie jest tak, ale ja, jak tylko pierwszy raz byłam w tamtym małym Didasko, to zgubiłam tam rzeczywiście serce. To jest zupełnie inny typ szkoły. Mam nadzieję, że to się sprawdzi także na tych starszych dzieciach. Dlatego, że tamte dzieci są zupełnie, no, zupełnie śmiałe, takie jakby powiedzieć wolne. No, ja miałam tam kurs dla skrzypków i to bynajmniej nie takich małych, tylko zupełnie dużych. Ale pamiętam, że rzeczywiście tak mnie to wciągnęło, że można tak uczyć i że te dzieci mają, rozwijają się pięknie, bez jakichś, nie wiem, no mnie się to bardzo podobało. Ja już tam, ja mieszkam w Australii, więc ja opowiedziałam to właśnie też moim zaprzyjaźnionym, jakby to powiedzieć, pedagogom, którzy uczą w szkołach, zarówno australijskich, jak właśnie polskie szkoły są tam też. Że to jest sposób na rozwijanie młodzieży. Ja myślę, że to trzeba na pewno rozgłosić, że taka szkoła, nie wiem, czy jeszcze są miejsca, no nie wiem. I właśnie też będę wypytywać zaraz, co chwilę. No ale teraz zapraszam wszystkich Państwa do środka. Otwieramy szkołę. Proszę, proszę, proszę.